witam Państwa po krótkiej przerwie i zmieniamy temat. Będzie teraz o tradycjach i ciekawostkach morskich. Uważam, że temat bardzo ciekawy z uwagi na to, gdzie Szczecin się znajduje. Moim kolejnym gościem jest pan Ryszard Kotla, publicysta i przewodnik. Witam pana serdecznie. Dzień dobry Państwu. To może zacznijmy od tego, wprowadźmy może tutaj coś na początek. Może zacznę od tego, przy jakiej okazji się spotykamy dzisiaj. Właśnie, bo otóż jutro jest 27 31 lipca, co prawda, 1932 roku po raz pierwszy w Gdyni odbyły się oficjalne Dni Morza. A w ramach Dni Morza obchodzono Dzień Stoczniowca, Dzień Portowca, Dzień Marynarki Wojennej, Dzień Rybaka i Dzień Marynarza, tego zwykłego handlowego marynarza. A które z tych świąt są jeszcze obchodzone do dziś? Dzisiaj to się wszystko tak rozjechało nam, bo mamy bardzo dobre imprezy, ciekawe imprezy. Fliz Odrzański, mamy Tolszypy, mamy z Lodoltajmeru i tak dalej, ale to wszystko gdzieś się rozjechało nam, jak gdyby dzisiaj nie odświętujemy na przykład tych zawodów znakomitych. No, rybaków nie mamy, mamy tych śrub lądowych, no morskich też, ale to już nie jest ta ranga jak to kiedyś, gdzie zazdrościły nam inne państwa naszej gospodarki morskiej, naszych statków, naszych przedsiębiorstw i tak dalej. To samo, no Dzień Stoczniowca. No trudno by tu rozwijać ten temat, ale w każdym razie ja widzę światełko w tunelu i do tego tematu możemy powrócić, bo naprawdę widzę, że coś drgnęło i może być dobrze. No Dzień Portowca. Chciałbym zwrócić uwagę, że najstarszym zakładem przemysłowym w Szczecinie, non stop funkcjonującym od niemal 8 wieku, kiedy to, z którego to okresu znaleziono najstarszą łódź na warzywnym rynku na Podgrodziu, to jest połowa 8 wieku mniej więcej, to od tamtego czasu port funkcjonuje non stop do dzisiaj. Czy znacie Państwo drugi zakład pracy, który tak długo by ciągłość zachował? Ja czyli wobec tego więcej respektu dla gospodarki morskiej, dla tradycji morskiej i tak dalej, bo jak my te tradycje też zaniedbamy, na przykład honor dla bandery. Jeśli Pani pozwoli, dwa słowa o banderze. Czym właśnie, się różni bandera od flagi? Jest taki temat, prawda? Mam takie pytanie nawet przygotowane dla Pana. Właśnie, czym się różni flaga od bandery narodowej? Tak, flaga narodowa to jest prostokąt o określonych wymiarach, biało-czerwony. Wymagany jest temu szacunek, tej fladze narodowej, prawda? Jeśli na to nałożymy godło narodowe, to jest to wtedy bandera. I bandera marynarki handlowej i wszystkich sportowych jednostek, pomocniczych i tak dalej. Natomiast jeśli taka bandera z godłem biało-czerwona ma wcięcie, to jest wtedy bandera marynarki wojennej. I to warto powiedzieć. Warto to wiedzieć, tak, bo podejrzewam, że przeciętny mieszkaniec nie wiedziałby takich informacji. A propos tej bandery, proszę pamiętać, że banderę zawsze podnosi się punktualnie o godzinie 8. Najpiękniej, jak ja to widziałem w historii Szczecina, to podnoszono banderę na Kłatemoku. To była no, majstersztyk. A z kolei warto wiedzieć, że opuszcza się banderę, kiedy dla danej długości geograficznej, jak ktoś ma wątpliwości, czym jest długość, a czym szerokość geograficzna, to pamiętajcie, krowa jest tak długa, czyli tak się mierzy długość geograficzną, a tak szerokość, bo tak się krowę mierzy, prawda? Wobec tego dla danej długości geograficznej opuszcza się banderę tam, gdzie okręt stoi, czyli statek, no znaczy okręt wojenny, bo jeszcze powiem, że statek różni się od okrętu tym, że okręt to jest uzbrojony statek po prostu. Warto też o tym pamiętać. I teraz opuszcza się banderę o zachodzie słońca. Oczywiście oddaje się honor. Jeśli jest to mały okręt, holownia, jakaś pomocnicza jednostka, czy niewielki, to stoją marynarze przy trapie, przy flagsztoku tak zwanym o godzinie 8 rano, kiedy podnosi banderę i wydają tak zwany świst bosmański przy użyciu gwizdka bosmańskiego. Tak no wygląda ten gwizdek bosmański. Skoro do tego zaraz wrócimy. Już przy gwizdkach. Czyli to jest gwizdek bosmański, którym wydaje się świst. Odpowiedni charakter, gwizdze się. Zresztą również, kiedy się wida dostojników, jakiś oficera na pokład, to kiedy on pierwszy krok stawia na trap, również marynarz trapowy tak zwany zaczyna gwizdać. Kończy, kiedy ostatni krok zestawi. I teraz jeszcze dodam, że mówiliśmy o banderze. Kiedy wchodzimy na statek, nauczmy się tego i do Szczecina apeluję. Wchodzimy, teraz będzie dużo okazji, to będzie, i tak będzie, dalej. Tak, już niebawem. Tego, kiedy wchodzimy na statek, skierujmy się tam, gdzie wisi bandera narodowa danego państwa, tego żaglowca, który będzie okrętu czy statku. A to jest dobry taki to jest temat taki wprowadzający właśnie tak, przed no dlatego dzisiaj się spotykamy z okazji Dni Morza, Dni Portowca, Stoczniowca, Marynarki Wojennej itd., itd. Wróćmy do tej dobrej tradycji. Kierujemy wzrok do bandery, pochylamy głowę, jeśli jesteśmy cywilami. Jeśli to robi oficer albo osoba umundurowana, wtedy salutuje. I dopiero wtedy może wejść dalej w głąb statku czy okrętu.
kiedy schodzi podobnie. Także na przykład prezydenta, króla, koronowaną głowę wita aż 8 marynarzy z takim gwizdkiem. Zresztą również oddaje się, kiedy pochówek marynarza odbywa się, to jest gwizdek bosmański. Różne melodie można na tym grać, ale tutaj nie ma okazji ani czasu, żeby to wygrywać. W każdym razie również, kiedy chowamy marynarza do morza, ja nie chcę tu opisywać tego ceremoniału, również towarzyszy mu ten gwizdek bosmański. A ten drugi gwizdek to jest gwizdek oficerski? A ten to jest tak zwany gwizdek oficerski, ponieważ przed laty no, nie było takiej megafonizacji, to była tuba mosiężna, czyli z blachy miedzianej, prawda? I pierw musiał na siebie zwrócić uwagę oficer wachtowy, zagwizdał, prawda? I dopiero wtedy do tuby wydawał właściwą komendę, czy przebrasowanie, czy pociągnięcie żagli, wybranie szotów, czy fału i tak dalej, prawda? Także to jest branżowa norma, on jest objęty branżową normą. A na jakiej odległości taki gwizdek jest słyszalny? Ten gwizdek ma w normalnych warunkach pogodowych w morzu ma być słyszalny pół mili morskiej, a jedna mila morska, jak pamiętacie Państwo być może z geografii, to jest jedna minuta na Wielkim Kole, czyli na równiku. Dokładnie 1852 metry, czyli połówka tego to jest taka słyszalność, no takiej ciszy, powiedziałem, spokoju, bo nieraz toniemy, prawda, mamy kamizelkę, w kamizelce znajduje się taki gwizdek. Zgadza się, to może nam życie uratować. To może nam życie uratować, kiedy zwrócimy na siebie uwagę. Także pamiętajcie o gwizdku. Lampka się świeci, to prawda, w kamizelce, ale może wyczerpać się akumulator. Natomiast gwizdek, jeśli mam jeszcze tchu, zostanie, prawda, na tej wodzie, czekając na pomoc, zanim szalupa ratunkowa dopłynie i tak dalej, to możemy jeszcze zwrócić na siebie uwagę. To tak na marginesie tych gwizdków można całą historię. Panie Ryszardzie, a co oznaczają symboliczne znaki umieszczane na kadłubach statków to i okrętów? Znaczy, przede wszystkim, jak zwrócicie Państwo uwagę, pływamy, bo ja też dużo pływam, nie ma tygodnia, żebym nie popłynął w jakiś rejs z którymkolwiek statkiem. Często o tym opowiadam. W dziobowej części, na śródokręciu i w rufowej części mamy cyferki. Jeśli to będą cyferki arabskie, to zanurzenie tego statku, licząc odstępki, liczone jest w decymetrach. Czyli co 10 cm umieszczona jest kreska i cyfra właściwie, arabskie. Natomiast kiedy zauważymy, że są rzymskie, coraz rzadziej stosowane, trochę szkoda, bo ta tradycja odchodzi w niepamięć, to wtedy jest to zanurzenie mierzone w stopach, około 30,5 cm. Miałem przyjemność w remontowej stoczni, pracowałem tam w końcu 24 lata, widzieć statek, który miał na jednej burcie, w tych trzech częściach, jak mówiłem, arabskie, a po drugiej stronie miał na przykład rzymskie. Jaka piękna tradycja, prawda? Także tak to wygląda. Zresztą również spotykamy się dzisiaj z tej okazji, że no moja na przykład stocznia, którą bardzo mile wspominam, która do dziś non stop funkcjonuje, jakkolwiek no różne miała okresy i tak dalej, ale to jest jedyna stocznia, która od początku funkcjonuje od 52 roku i w tym roku obchodzi 65 lat. Tak. Zresztą jutro, we wtorek dokładnie w Krzyżnicy mam przyjemność pierwszy odcinek prezentacji o tym, jak się kształtowała ta wyspa. Wszystkich, którzy ona ma interesują. Bogatą historię, ta wyspa także właśnie. Wyspa, tak zwana górno- i dolnookrętowa. Ona przypomina kształtem okręt, jakby Państwo zauważyli, zgadza, prawda? Się. Także, a ona została uformowana na dobrą sprawę ostatecznie w 1931 roku. Ale zanim to nastąpiło, jutro będę chciał powiedzieć. A co tam wcześniej funkcjonowało? A tam różne. Tam była fabryka chemiczna Union, tam była wytwórnia koksu na przykład. Były również kluby od 1911 roku, były kluby sportowe na takiej małej wysepce Tirpitz-Insel, prawda? Zresztą tego admirała pruskiego znanego, prawda? I to wszystko i w okresie II wojny światowej hitlerowcy zdecydowali tam zbudować bazę z obozem pracy. O tym też będzie wspomniane. Pokażę, jakie zabudowania pozostały do dzisiaj, po tamtych czasach okresu wojny, w którym miejscu były zlokalizowane baraki tego obozu pracy, prawda? Jak to wyglądało? Nawet będzie pokazany taki obrazek, jak zbombardowany został wulkan dokładnie, a przy okazji również bomby spadły na tą stopę. Widzę, że ma Pan tutaj taką... Tego uczymy. Ilekroć odwrotnie. Jestem, to odwrot. A tutaj, ja nie przyniosłem chorągieł, za dużo tego by było, a czasu nie mamy za wiele, ale to są tak zwane... A czy można zbliżyć to kamerą? Tak, to są znaki semafora, to, tak? Semafora, tak jest. Czyli proszę zwrócić uwagę, że tak dokładnie, gdybym ja tak chciał, to od tej strony A, B, C, D i tak dalej, potem przechodzimy na drugą stronę, jedziemy niech w dół i tak pokaże, dalej, jeszcze raz pokażę. Proszę przytrzymać. I kto odbywa zaraz ze mną rejs na przykład, najazd kamerę. To każdorazowo daje takie chorągiewki. Proszę bardzo, dobrze, swoje dziękuję. Nazwisko może na przykład wyartykułować przy użyciu takiej właśnie tej sygnalizacji semafora, prawda? Jeszcze jest coś tak zwanego... A właśnie, a sygnalizacja Morsa? Sygnalizacja to jest to to, co ja teraz wystukałem, to jest SOS tak zwane, które na początku XX wieku po raz pierwszy uratowało załogę, prawda, wysłane... A światłem jak się daje sygnał? Można światłem, to jest taki... Proszę, jest to taki z klapkami reflektor, tak, duży, prawda? I można migać to, co na Orwell na przykład był ten film i tak dalej.
Proszę wyjść, na końcu języka mam nazwy, wyleciało mi z głowy, tak się rozgadałem tutaj. Może przypomnieć. W każdym razie również miganiem światła. Czyli no właśnie, miganiem światła. Krótki, kropka, kreska. Kreska jest nieco dłuższa, kropka jest nieco krótsza. Oczywiście jest cała masa sygnałów, prawda, które mówią o zagrożeniu, jakim niebezpieczeństwie, uwaga, wpływa. Ale teoretycznie te sygnały mogłyby nam też gdzieś indziej życie uratować. Oczywiście, z tym, że dzisiaj to już jest trochę, stało się, no po prostu wysyłamy te sygnały i tak dalej, zresztą jest sygnał Mayday i tak dalej, kiedy wzywamy pomocy, także powiedziałem, mamy zapewnione bezpieczeństwo, zresztą teraz satelity pilnują naszej żeglugi, wiemy, co się gdzie dzieje, prawda, igłę w gusiana możemy znaleźć z użyciem satelity. Tak, panie Ryszardzie, sytuacja, a tam z drugiej strony, widzę, że ma pan tutaj węzły. No to są węzły marynarskie, również takich węzłów uczymy, ja tam czy nawet... Czy mógłby pan przytrzymać chwilę? Ja to bardzo dzisiaj nawet proszę. Przyniosłem parę lineczek, myślałem, że to się uda nawet pokazać, ale to mam w torbie. Przy następnej okazji będziemy tutaj prezentować. Może wrócimy do tematu, ale chodzi o to, że każdy przynajmniej powinien opanować tak zwany węzeł bezpieczeństwa. Czy bezpieczne węzeł. No właśnie, węzeł. Jak to się w ogóle wiąże? Ja może tylko króciutko pokażę. Rozwiązało. Trzymam linę naprężoną, drugi koniec wolny, przekładam w taki sposób, jak ja to zrobiłem, tak zaciągam i nie zaciągająca się pędza powstaje, można mnie wyciągać z wody. No właśnie, o to chodzi, żeby rzucą. Bezpiecznie coś zawiązać, żeby się nam nie rozsupłało. Oczywiście, nawet można podwójnie, kiedy złożę tą linę, to nawet wtedy pod biodra mogę podłożyć i pod ramiona. Wtedy mam siedzenie, nawet krzesełko mogę z takiej prostej liny zrobić. Ale to mówię, to podczas rejsu, podczas innych spotkań możemy to przećwiczyć, bo zawsze gdzieś tam, będąc, płynąc statkiem i tak dalej, mam pod ręką nie tylko liny, ale również te chorągiewki semafora, o których już mówiłem, prawda, no i wiele innych. Panie A Ryszardzie, jeszcze jedno, kto z nas ma świadomość, w morskim mieście ja widzę, że te cepry, które przyjeżdżają z głębi lądu, więcej wiedzą o morzu niż my tutaj w Szczecinie i jest porażająca wiedza przeciętnego Szczecinianina. Tak no niestety. To nie świadczy o nas za dobrze. Jak marynarze przewidują, czy żeglarze pogody? Czerwony świt martwi żeglarza, proszę zwrócić. Purpurowy zmierzch go nie przeraża. Albo kiedy słońce krwawo wschodzi, w marynarzu boja się rodzi. Dlaczego to tak jest? To już jest atmosfera. Tak funkcjonuje nasz system kosmiczny, można powiedzieć, że po prostu kiedy słońce krwawo wschodzi, marynarzu boja się rodzi. Czerwone słońce o zachodzie, marynarz marzy o pogodzie. Czyli kiedy mamy piękny zachód, piękna taka zorza czerwona się roztacza, będzie piękna pogoda gwarantowana. Sprawdzam to, pokazuję moim podopiecznym w grupach turystycznych i tak dalej i naprawdę to się sprawdza. Można przewidzieć pogodę lepiej niż niekiedy najlepsze pogodynki. A skąd wzięła się jednostka długości na morzu? Tutaj, jeśli to ja już powiedziałem, ta jedna mila morska to jest 1852 metry. Jedna dziesiąta tej wielkości to jest jeden kabel. I jeszcze obok tego statek nie mierzy prędkości w kilometrach. Jak tam kilometry mierzy na morzu? To się ilość węzłów na godzinę. Się mierzy, oczywiście. A jeden węzeł na godzinę to jest jedna mila morska na godzinę. Czyli tyle, ile mil morskich. Czyli średnio można przyjąć prawie 2 kilometry. Przyjmujmy, to mniej więcej to jest podwojona. Zresztą zasięg na przykład latarni, będziecie Państwo w Świnoujściu, prawda, tam zobaczycie, że zasięg latarni no prawie do 40 kilometrów, ale on jest podany w milach morskich, czyli trzeba zawsze pomnożyć przez 2. Ale jeszcze, jeśli mogę dzisiaj, przy tej okazji Dni Morza, tych wszystkich dni różnych zawodów rybackich czy portowych, bo port naprawdę funkcjonuje Panie znakomicie. Panie Ryszardzie, ma Pan gdzieś tutaj taki poster, który pokazuje jutrzejsze wydarzenie, jutrzejszą imprezę, aha, bo Pan już, wspominał jeśli można, o tak, tym, tak, jeśli a można, musimy powoli kończyć, tak, warto przypomnieć telewidzom, jasne. Że jutro jest spotkanie, które jutro Pan poprowadzi. Jutro o 17 w Książnicy mam spotkanie, pierwszy odcinek na temat, jak się formowała późniejsza stocznia remontowa Gryfia, bo jestem z Gryfi. A kiedyś może wrócimy do tematu. Jest na pewno wrócimy, to jest konieczność. Jest piękny wiersz za Gryfione miasto. Mamy Gryfa Momorskiego odznaczenie, mieliśmy Gry Liczbową, prawda, mieliśmy fabrycę kolady Gryfic i mamy stocznię remontową Gryfia. Panie Ryszardzie, koniecznie wrócimy do tego tematu, aczkolwiek dziś już nam czas niestety szkoda, nie pozwala na czas wiele. To pieniądz, tak. Ja panu za przybycie dziękuję i za bardzo. Rozmowę. Moim gościem był Aha, jeszcze Ryszard tylko powiem, Kotla. Że ciągle o Janie Wyszaku jeszcze. Publicysta i przewodnik. Musimy Jana tego Wyszaka no, zostawić na przyszły zostawić. Raz. Ja sobie Ale też to śpiewać. Wydrukuję, więc no, jak mi oczywiście pozwolą, to śpiewam. Będziemy śpiewać. Ja już śpiewałem na antenie ogólnopolskiej i szło w świat. Dziękuję nawet panu śpiewam. Uprzejmie. Państwa zapraszam na krótką przerwę, a po niej porozmawiamy sobie o gadach. A co tam?